Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam się z Państwem, ojciec Witold. I zapraszam na transmisję audiencji generalnej, środowej ojca świętego Franciszka z Watykanu, z placu świętego Piotra. Widzimy ojca świętego, który okrąża plac świętego Piotra, pozdrawiając zebranych tam pielgrzymów. Spoglądając na te miłe sceny i oczekując na Jego Słowo, na rozpoczęcie audiencji, pragnę podać kilka nowości, aktualności, które z tego, co się dzieje w Kościele, co się dowiadujemy ze Stolicy Apostolskiej. Otóż odbył się wczoraj zebrała się kongregacja do spraw kanonizacyjnych i kardynałowie tam zebrani opowiedzieli się jednogłośnie za heroicznością cnót Jana Pawła I. Oznacza to, że droga do jego beatyfikacji jest już otwarta. Wcześniej zebrali się teolodzy, wczoraj kardynałowie. Też już jest stwierdzony jeden prawdopodobny cud, który się dokonał w Argentynie, w Buenos Aires, za przyczyną Jana Pawła I. Jeszcze jest on, oczekuje on na potwierdzenie Komisji Lekarskiej, Komisji Watykańskiej Lekarzy. I jest też w toku rozpoznawanie drugiego prawdopodobnego cudu za przyczyną Jana Pawła I, a więc nie jest jeszcze zdecydowany, który z tych cudów będzie podjęty i zaprezentowany do samego procesu beatyfikacyjnego. A więc nie znamy oczywiście jeszcze daty tego wydarzenia, ale jest ona już niedaleka. I też warto wspomnieć, że też się przybliża kanonizacja, tym razem kanonizacja błogosławionego Pawła VI, Ojca Świętego. Też jest rozpatrywany przypuszczalny cud za jego przyczyną, który miał miejsce na północy Włoch. Oczekuje ten cud też na rozpoznanie i na decyzję Stolicy Apostolskiej. To jest taka radosna wiadomość z tych ostatnich dni ze Stolicy Apostolskiej, którą otrzymaliśmy i którą, myślę, warto się ucieszyć. A więc Jan Paweł I już od wczoraj nosi tytuł Czcigodnego Sługi Bożego. Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł I. I oczekujemy potem na decyzję Komisji Lekarskiej Watykańskiej, która już definitywnie potwierdzi autentyczność cudu. I potem będzie, kolejnym krokiem będzie podanie, ogłoszenie daty jego beatyfikacji. I kanonizacja gdzieś też tam się pojawia na horyzoncie błogosławionego Pawła VI. A więc dzieją się, drodzy, wielkie, piękne rzeczy w Kościele. W ten sposób będzie, tak ufamy już niebawem, kolejny papież z XX wieku wyniesiony na ołtarze. Jest to szczególny wiek, XX, gdzie właśnie wielu papieży, czcimy ich właśnie obdarzając tym tytułem święty czy błogosławiony. Jeden z niewielu wieków w historii Kościoła, gdzie właśnie mamy takich właśnie następców świętego Piotra. I drodzy, jeszcze dodam może inna wiadomość z Indii. Tym razem 4 listopada odbyła się tam beatyfikacja siostry Rani Marii, męczenniczki, która zginęła w 95 roku, w 1995 roku, zasztyletowana za swoje zaangażowanie, oddała życie za swoje zaangażowanie na rzecz ubogich rolników w tej części Indii, gdzie pracowała, gdzie posługiwała. Ona sama była też Indyjką, franciszkanką, klaryską z katolickiego kościoła syro-malabarskiego. Warto dodać, że jej zabójca, fanatyk hinduski, został potem oczywiście schwytany, aresztowany i nawrócił się, przyjął chrzest, stał się katolikiem. Mieszka niedaleko klasztoru, gdzie mieszkała siostra Rani, błogosławiona siostra Rani Maria.
jest częstym gościem tam w tym klasztorze, w tym kościele, zmienił swoje życie zupełnie. A więc widzimy też, jak święci działają, jak ta nowa błogosławiona też działa, ma wpływ na swojego zabójcę. Wielkie dzieła Boga wysławiajmy. Powiedział kardynał, biskup miejscowy diecezji, gdzie żyła, gdzie zginęła siostra Rani Maria, powiedział, że jest to wielkie błogosławieństwo dla Indii, a zwłaszcza dla tak ubogiego regionu jak nasz. Siostra Rani Maria, błogosławiona Rani Maria, właśnie broniła ubogich rolników przed tymi, którzy ich ziemię przejmowali nielegalnie i ich wyzyskiwali. Drodzy, spoglądamy na plac świętego Piotra. Widzimy piękna pogoda, wielkie rzesze zebranych pielgrzymów, którzy pozdrawiają z entuzjazmem Ojca Świętego Franciszka, który powoli swoim papamobile zbliża się do miejsca przewodniczenia środowej audiencji generalnej. Piękna pogoda sprzyja przybyciu na plac świętego Piotra, chociaż jak widzimy, ojciec święty jest ubrany w płaszcz, a więc już też i nawet w Rzymie czuć jesienne chłody, ale piękne niebo, bezchmurne i wielka radość pielgrzymów, którzy pozdrawiają Ojca Świętego. Widzimy w tej chwili, jak bierze na ręce, całuje dziecko, które jest mu podane przez rodziców. W tej chwili zatrzymał się pomiędzy sektorami i za chwilę uda się w dalszą drogę swoim samochodem, a my oczekujemy rozpoczęcia audiencji. I już zmierza bezpośrednio do miejsca, skąd przemówi do nas, skąd nas pobłogosławi. Nad placem oczywiście jak zawsze powiewają flagi krajów, skąd przybyli pielgrzymi. Jest to wielkie święto, zawsze każda taka audiencja, święto przybyłych pielgrzymów, którzy wyrażają swoją jedność, miłość z Ojcem Świętym. Przyjeżdżając pomiędzy sektorami, Ojciec Święty też błogosławi pielgrzymów. I już widzimy, jak samochód Ojciec Święty już jest tuż przed miejscem, skąd będzie przewodniczył audiencji. Już udaje się pieszo do tego wzniesienia, skąd, gdzie zasiądzie, gdzie, skąd przemówi. Jest to lekkie podejście, ponieważ Bazylika Świętego Piotra, jak wiemy, jest zbudowana na jednym z 7 wzgórz, na którym jest położony Rzym, i tutaj właśnie widzimy, jak Ojciec Święty podchodzi po tym delikatnym wzniesieniu. I na tym wzniesieniu, które jest umiejscowione przed frontonem Bazyliki Świętego Piotra. Pozdrawia zebranych biskupów, przybyłych wraz z pielgrzymami na tą dzisiejszą audiencję. Trwa przywitanie z biskupami, z kapłanami, którzy przybyli. Zamienia z każdym kilka słów.
Pamiętajmy też, drodzy, że miesiąc listopad jest to miesiąc, w którym uda się Ojciec Święty na pielgrzymkę do Azji, do Birmy i do Bangladeszu 29 listopada. Tam się udaje. Kraje, w którym katolicy są mniejszością, niewielką mniejszością. Kraje, które też doświadczają różnych swoich wewnętrznych napięć, a więc będzie też głosem, z pewnością możemy się domyślać, wzywającym do pokoju, do dialogu, do pojednania. Polecajmy go więc tę pielgrzymkę w naszych modlitwach już teraz. Ojciec Święty już dotarł do miejsca przewodniczenia i rozpoczynamy audiencję. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. Ojciec Święty rozpoczyna audiencję generalną, którą rozpocznie znakiem krzyża i liturgicznym pozdrowieniem. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i do otrzymania Jego błogosławieństwa. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z nami i z Duchem Twoim. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ewangelii według świętego Jana. In quel tempo Gesù disse. W owym czasie Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i zmarli. To jest chleb, który pochodzi z nieba. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja wam dam, jest moje ciało za życie świata. Oto słowo Pańskie. Ewangelia jest odczytywana teraz w języku francuskim. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Ewangelia w języku angielskim. Jesus said, truly, truly, I say to you, he who believes has eternal life. I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness, and they died. This is the bread which comes down from heaven, that a man may eat of it and not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread which I shall give for the life of the world is my flesh. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. Ewangelia w języku niemieckim. Amen, amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wort des lebendigen Gottes.
Lektura del Evangelio según San Juan. Słyszymy teraz Ewangelię odczytywaną po hiszpańsku. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Evangelia po portugalsku. Disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu. Se alguém comer dele, não morrerá. Eu sou o pão vivo, o que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar pela vida do mundo é a minha carne. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس يوحنا. سوشم تراس إفانجيليو تشيتيفانو فينزيكو أرابسكي. كلم يسوع تلاميذه والجموع وقال: الحق الحق أقول لكم، من آمن فله الحياة الأبدية. أنا خبز الحياة، آباؤكم أكلوا المن في البرية ثم ماتوا. إن الخبز النازل من السماء هو الذي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. من يأكل من هذا الخبز يحيا للأبد، والخبز الذي سأعطيه أنا هو جسدي، أبذله ليحيا العالم. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Iniziamo oggi. Zaczynamy dzisiaj una nuova serie di catechesi, nową serię catechesi, która skieruje spojrzenie chiesa, na serce Kościoła, czyli na Eucharystię. Dla nas chrześcijan podstawowe znaczenie ma zrozumienie wartości i sercu mszy, i sensu mszy świętej, aby coraz pełniej przeżywać naszą relację z Bogiem.
Nie możemy zapomnieć o wielkiej liczbie chrześcijan, którzy na całym świecie, na przestrzeni 2000 lat historii, stawiali opór aż po śmierć, aby bronić Eucharystii, oraz o tych, którzy także dzisiaj narażają swoje życie, aby uczestniczyć w niedzielnej mszy świętej. W roku 304, podczas prześladowań Dioklecjana, grupa chrześcijan z Afryki Północnej została zaskoczona podczas sprawowania mszy świętej w jednym z domów i zostali aresztowani. Prokonsul rzymski zapytał ich podczas przesłuchania, dlaczego to uczynili, wiedząc, że jest to absolutnie zabronione. Odpowiedzieli mu: bez niedzieli nie możemy żyć. Co miało znaczyć: nie możemy żyć, nasze życie chrześcijańskie zamarłoby, gdybyśmy nie mogli sprawować Eucharystii. Istotnie, Jezus powiedział swoim uczniom: jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie, to spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ci północnoafrykańscy chrześcijanie zostali zabici, aby celebrować Eucharystię. Zostawili nam świadectwo, że można wyrzec się życia ziemskiego z powodu Eucharystii, ponieważ ona daje nam życie wieczne, czyniąc nas uczestnikami zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Świadectwo to jest wyzwaniem dla nas wszystkich i domaga się odpowiedzi na pytanie, co dla nas każdego oznacza udział w ofierze mszy świętej i przystępowanie do stołu Pańskiego. Czy szukamy tego źródła wody wytryskującej, by mieć życie wieczne, czyniącej z naszego życia duchową ofiarę uwielbienia i dziękczynienia, sprawiającą, że jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie? To jest najgłębszy sens świętej Eucharystii, która oznacza dziękczynienie. Dziękczynienie. Eucharystia oznacza dziękczynienie. Dziękczynienie Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, który nas ogarnia i przemienia w swojej komunii miłości. W następnych katechezach chciałbym odpowiedzieć na kilka ważnych pytań dotyczących Eucharystii, mszy świętej, aby odkryć na nowo lub odkryć, jak poprzez te tajemnice wiary jaśnieje miłość Boga. Sobór Watykański II był silnie ożywiony pragnieniem doprowadzenia chrześcijan do zrozumienia wspaniałości wiary i piękna spotkania z Chrystusem. Z tego powodu trzeba było najpierw z pomocą Ducha Świętego dokonać odpowiedniego odnowienia liturgii, bo Kościół nieustannie z niej żyje i dzięki niej się odnawia. Głównym tematem, który podkreślali ojcowie soborowi, jest formacja liturgiczna wiernych, niezbędna do prawdziwej odnowy. To również jest celem tego cyklu katechez, który dzisiaj rozpoczynamy. Wzrastać w poznaniu tego wielkiego daru Bożego, jaki Bóg nam dał w Eucharystii. Eucharystia jest cudownym wydarzeniem, w którym Jezus nasze życie uobecnia się. Uczestnictwo we mszy świętej to przeżywanie po raz kolejny męki i zbawczej śmierci Pana. Jest to teofania. Pan uobecnia się na ołtarzu, aby być ofiarowanym Ojcu,
dla zbawienia świata. Pan jest tutaj, z nami, obecny. Ale często, wiele razy, idziemy tam, patrzymy w koło, plotkujemy z sobą, rozmawiamy między sobą, podczas gdy kapłan celebruje Eucharystię, ale my jej nie celebrujemy, blisko będąc przy Nim. Ale tam jest Pan. Jeśli dzisiaj przybyłby ktoś tutaj, prezydent Republiki, albo osoba jakaś ważna, osoba ze świata, jestem pewny, że wszyscy bylibyśmy przy nim blisko, żeby go pozdrowić. Ale pomyśl, kiedy ty idziesz na mszę świętą, tam jest Pan. I jesteś rozproszony, rozkojarzony, rozglądasz się, tu jest Pan. To musimy o tym myśleć. Ojcze, ale msze są długie, nudne. A co mówi Pan? To Pan, co Pan mówi, jest nudne? Nie, nie. Ksiądz jest nudny, a niech się księża nawrócą, ale tu jest Pan. Rozumiecie? Nie zapominajcie tego. Uczestniczyć we mszy świętej, to jest przeżywać jeszcze raz mękę i zbawczą śmierć Pana. Spróbujmy teraz postawić sobie pewne pytania, na przykład dlaczego czynimy znak krzyża i dokonujemy aktu pokuty na początku mszy świętej. Tu kolejna dygresja. Widzieliście, jak dzieci czynią znak krzyża? Nie wiesz nieraz, co oni robią. Czy to jest znak krzyża, czy to jakiś inny znak? Nauczyć dzieci dobrze robić znak krzyża. I w ten sposób się rozpoczyna mszę świętą, tak się rozpoczyna życie, tak się rozpoczyna dzień każdy. To oznacza, że my jesteśmy ludźmi wierzącymi, poprzez znak krzyża to wyrażamy. Patrzcie na dzieci i uczcie je czynić dobrze znak krzyża. A czytania mszalne, dlaczego tam są? Dlaczego są czytane? W niedzielę mamy trzy czytania, w inne dni poprzednie mamy dwa czytania. Dlaczego tam są? Co to znaczy czytania mszalne? Jaki mają z tym związek? Albo dlaczego w pewnym momencie kapłan, który przewodniczy celebracji, mówi w górę serca? Nie mówi w górę nasze telefony komórkowe, aby zrobić zdjęcie. Nie mówi tego. To jest brzydka sprawa, zła. Ja mówię, mi osobiście to sprawia wiele smutku, kiedy tutaj na placu w Bazylice celebruję mszę świętą i widzę wiele telefonów komórkowych podnoszonych do góry. Nie tylko wiernych, ale też tak samo księży, którzy koncelebrują, a nawet biskupów. Ale proszę was. Msza święta to nie jest jakiś spektakl. To oznacza pójść, żeby spotkać mękę i zmartwychwstanie Pana. Dlatego kapłan mówi w górę serca. Co to znaczy? Pamiętajcie, zero żadnych telefonów komórkowych. Bardzo ważne, żeby powrócić do rzeczy podstawowych, ponownie odkryć tego, co jest istotne, poprzez to, czego dotykamy i co widzimy w celebracji sakramentów. Prośba świętego Tomasza Apostoła, by zobaczyć i dotknąć ran gwoździ w ciele Jezusa, jest pragnieniem, aby móc w jakiś sposób dotknąć Boga, aby Mu uwierzyć. To, o co święty Tomasz prosi Pana, jest tym, czego
czego my wszyscy potrzebujemy. Zobaczyć Go, dotknąć Go, aby móc Go rozpoznać. Sakramenty wychodzą naprzeciw tej ludzkiej potrzebie. Sakramenty, a zwłaszcza celebracja eucharystyczna, są znakami szczególnymi Bożej miłości, drogami uprzywilejowanymi, aby się z Nim spotkać. Poprzez te katechezy, które zaczynamy, chciałbym odkryć na nowo wraz z Wami ukryte piękno, które kryje się w celebracji eucharystycznej, a które, gdy zostanie odsłonięte, to piękno nada pełny sens życiu każdego z nas. Niech Matka Boża towarzyszy nam na tym nowym odcinku drogi. Dziękuję. Très saint Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Pielgrzym języka francuskiego pozdrawiają Ojca Świętego, wyrażają mu synowskie oddanie i miłość, a teraz kapłan w języku francuskim streszcza. Streści tekst katechezy, a wcześniej mówi, że na zakończenie odmówimy wspólnie Ojcze Nasz, Ojciec Święty pobłogosławi potem nas wszystkich i przedmioty kultu, które mamy przy sobie. Frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de catéchèses sur le cœur de l'Église. Słyszymy streszczenie katechezy Ojca Świętego w języku francuskim. Ont résisté jusqu'à la mort pour vivre ce sacrement et qui, aujourd'hui encore, risquent leur vie pour la messe dominicale. C'est un témoignage qui nous interpelle tous sur ce que signifie participer au sacrifice de la messe et nous approcher de la table du Seigneur. Le Concile Vatican II, sous la conduite de l'Esprit Saint, a voulu que les chrétiens comprennent mieux la grandeur de la foi et la beauté de la rencontre avec le Christ, à travers un renouveau approprié de la liturgie et une nécessaire formation liturgique des fidèles. C'est le but de ce cycle de catéchèses. Ainsi, l'Eucharistie est une véritable théophanie, un événement merveilleux dans lequel Jésus-Christ, notre vie, se rend présent. Il est vraiment important de redécouvrir ce qui est essentiel. Nous avons tous besoin, comme saint Thomas, de toucher Dieu, pour pouvoir le reconnaître et croire en lui. En rejoignant cette exigence humaine, les sacrements, et l'Eucharistie en particulier, sont les signes de l'amour de Dieu, les voies privilégiées pour le rencontrer. Que la Vierge Marie nous accompagne sur ce chemin. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Cieszę się, że mogę pozdrowić pielgrzymów języka francuskiego z Belgii, Szwajcarii, z Libanu, z Francji i przede wszystkim młodych z koleżu Fenelon Saint-Marie z Paryża. Poprzez ten nowy cykl katechez Pan może pomóc nam odkryć wartość i znaczenie mszy świętej, aby w sposób pełniejszy żyć naszą relację z Nim, z Bogiem. Niech Wam Bóg błogosławi. I teraz tłumaczenie na język francuski tych kilku zdań pozdrowienia Ojca Świętego. À travers ce nouveau cycle de catéchèses, que le Seigneur nous aide à redécouvrir la valeur et la signification de la Sainte Messe pour vivre toujours plus pleinement notre relation avec Lui. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims, pozdrowienie pielgrzymów języka angielskiego. Pielgrzymi ci wyrażają Tobie, Ojcze Święty, swoje synowskie oddanie, miłość i zapewniają o swojej modlitwie za Twoją apostolską posługę. Na końcu będziemy śpiewać po łacinie Ojcze Nasz. Macie ją na biletach wejściowych napisany ten tekst, mówi do pielgrzymów kapłan. I potem będzie błogosławieństwo nas i poświęcenie przedmiotów kultu, które mamy przy sobie. Szczególnie Ojciec Święty chce pobłogosławić Ojciec Święty dzieci oraz chorych. I teraz będzie streszczenie katechezy, tym razem w języku angielskim. Today begins a new series of catecheses devoted to the Eucharist. The Mass is the very heart of the Church and the source of her life. How many martyrs have died to defend the Eucharist? Their witness confirms our Lord's promise that by partaking of his body and blood, we pass with him from death to life. At every celebration of Mass, our lives, offered in union with Christ's sacrifice on the cross, become in him an offering of praise and thanksgiving, pleasing to the Father for the salvation of the world. The liturgical renewal called for by the Second Vatican Council sought to help the faithful understand more fully and share more fruitfully in the Eucharist. At Mass, Jesus becomes truly present and allows us in some way, like the Apostle Thomas, to touch his flesh and renew our faith in him. In coming weeks, we will seek to grow in our appreciation of this great gift, so as to share more fully in its spiritual riches and beauty, which give ultimate meaning and direction to our lives. Pozdrawiam pielgrzymów, pozdrawiam języka angielskiego obecni tutaj na audiencji, szczególnie pochodzących, przybyłych z Nowej Zelandii, z Filipin, z Korei, z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Na wszystkich Was, nad Waszymi rodzinami, modlę się dla Was o radość i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa. Upon all of you and your families, I invoke joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilgrimbesucher aus den Ländern deutscher Sprache, streszczenie katechezy w języku niemieckim. Jak zawsze kapłan, który komentuje, tłumaczy nadany język, teraz pozdrawia Ojca Świętego i w imieniu pielgrzymów tego języka przybyłych na audiencję i za chwilę odczyta pielgrzymom tegoż języka streszczenie dzisiejszej katechezy. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater unser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließe darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segne er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, heute beginnen wir eine Reihe von Katechesen über die Eucharistie. Sie ist das Herz der Kirche. Wir wollen diese große Gabe, die Gott uns schenkt, immer tiefer verstehen lernen und damit unsere Beziehung zu Gott intensiver und umfassender leben. Ohne den Tag des Herrn, den Sonntag, das heißt ohne seine Gabe der Eucharistie, können wir nicht leben, haben die Märtyrer von Abitene bezeugt. Was heißt es für uns heute, an der Messe teilzunehmen? Suchen wir diese Quelle lebendigen Wassers,
die unser Leben zu einem Lob- und Dankopfer des Herrn werden lässt, uns zu einem Leib in Christus macht? Eucharistie ist die große Danksagung an Gott, der uns in die Gemeinschaft der Liebe von Vater, Sohn und Geist hineinnimmt. In ihr wird Christus gegenwärtig und wir haben Teil an seinem Leiden und seinem Sterben zu unserer Erlösung. Die Eucharistie und die Sakramente insgesamt kommen dem Bedürfnis unserer menschlichen Natur entgegen, den Herrn zu schauen und zu berühren, um ihn zu erkennen. Sie sind sinnfällige Zeichen der Liebe Gottes, die bevorzugten Wege, um dem Herrn zu begegnen. Wir wollen wieder neu die verborgene Schönheit der Eucharistiefeier entdecken, die unserem Leben vollen, tiefen Sinn verleiht. Cieszę się, że mogę przywitać braci i siostry przybyłych z krajów języka niemieckiego. Szczególnie pozdrawiam grupę Limburger Dom Sing Knaben i dziękuję im za ich śpiew. Eucharystia jest źródłem życia dla każdego chrześcijanina. Pozwólmy się przekształcić tej obecności miłosnej Pana. Serca błogosławię Wam i Waszym bliskim. Teraz przetłumaczenie tych kilku zdań. Pozdrowienia na język niemiecki. Limburger Dom Sing Knaben und danke Ihnen für Ihren Gesang. Die Eucharistie ist die Quelle des Lebens eines jeden Christen. Lassen wir uns von dieser Gegenwart der Liebe des Herrn verwandeln. Von Herzen segne ich euch und eure Lieben. Santo Padre. Teraz pozdrowienie pielgrzymów języka hiszpańskiego. Kapłan wyraża radość z przybycia tutaj pielgrzymów, zapewnia o miłości do Ojca Świętego pielgrzymów tegoż języka. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, a na zakończenie każdy z obecnych otrzyma błogosławieństwo apostolskie, szczególnie dzieci oraz osoby chore. Również będzie to błogosławieństwo, to obejmie przedmioty kultu. Queridos hermanos, comenzamos hoy una serie de catequesis sobre la Eucaristía. Które sam Ojciec Święty teraz wygłosi. Intentaremos comprender mejor su importancia y su significado. Lepiej zrozumieć znaczenie i wagę Eucharystii, która jest właśnie tajemnicą naszej wiary. Inspirujemy się słowami Chrystusa, kto spożywa moje ciało i pije moją krew, będzie żył na wieki. Chrześcijanie każdego, każdej epoki starają się zrozumieć pełniej miłość i kochać pełniej Eucharystię. Jaką dajemy wagę świadectwu męczenników wielu wieków? Jaką wagę dajemy uczestnictwu we mszy świętej i komunii? Czy szukamy prawdy, która jest źródłem życia naszego chrześcijańskiego? Eucharystia oznacza dziękczynienie. Dziękczynienie Trójcy Świętej, która nas wprowadza w swoją komunię miłości. Synod Watykański II wprowadził, wskazał na formację liturgiczną jako bardzo ważną dla wiernych, ponieważ Kościół żyje zawsze z liturgii i się dzięki niej odnawia. Dlatego będziemy starać się lepiej zrozumieć ten wielki dar Boga, jakim nam dał On w Eucharystii, w której Chrystus jest obecny, w której poprzez którą uczestniczymy w Jego męce i odkupieńczej śmierci. Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka hiszpańskiego i w sposób szczególny grupy przybyłe z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej.
Saludo a la delegación sindical argentina. Delegację z Argentyny. Pidamos prosimy a la Virgen María, Dziewicę, que interceda aby por wstawiała się za nami wszystkimi, abyśmy mieli pragnienie lepiej znać i bardziej kochać tajemnicę Eucharystii, sakramentu ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Niech Pan nam błogosławi. Dziękuję bardzo. Teraz usłyszymy pozdrowienie pielgrzymów języka portugalskiego. Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Nas próximas catequeses, quero debruçar-me sobre a Eucaristia e a Santa Missa para descobrir como, através deste mistério da fé, resplandece o amor de Deus. Um dos intentos fortes do Concílio Vaticano II era levar os cristãos a compreender a grandeza da fé e a beleza do encontro com Cristo. Com esse objetivo, sob a guia do Espírito Santo, lançou mãos a uma adequada renovação da liturgia, pois é dela que a Igreja incessantemente vive e é graças a ela que se renova. Um tema central que os padres conciliares sublinham é a formação litúrgica dos fiéis, indispensável para uma verdadeira renovação. E esta é, precisamente, a finalidade do ciclo de catequeses que hoje tem início: crescer no conhecimento do grande dom que Deus nos concedeu na Eucaristia. Nesta tem lugar um acontecimento maravilhoso. Torna-se presente Jesus Cristo, nossa vida. A Santa Missa é uma teofania. O Senhor torna-se presente no altar para ser oferecido ao Pai pela salvação do mundo. Participar na Missa é voltar a viver a paixão e morte redentora do Senhor. A exigência posta pelo apóstolo São Tomé para crer em Jesus ressuscitado, ou seja, ver e tocar as chagas no corpo de Jesus, nasce do nosso desejo de poder, de algum modo, tocar Deus para crer nele. O que São Tomé pede ao Senhor é aquilo de que todos nós sentimos necessidade: vê-lo e tocar nele para o reconhecermos. Os sacramentos são a resposta de Deus a esta necessidade humana. Sinais do amor de Deus, os sacramentos, e de forma particular a celebração eucarística, são caminhos privilegiados para nos encontrarmos com Ele. Para viver cada vez mais plenamente a nossa relação com Deus, é fundamental compreender bem o valor e o significado da Santa Missa. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka portugalskiego, szczególnie wiernych z diecezji Santo Angelo, życząc, aby wzrastali wciąż coraz bardziej w miłości i w adoracji Eucharystii, aby ten sakrament mógł nadal kształtować wasze wspólnoty w miłości i w jedności według serca Ojca naszego. Bardzo chętnie błogosławię Wam i Waszym bliskim. I streszczenie tych kilku słów pozdrowienia w języku portugalskim.
em particular os fiéis da Diocese de Santo Ângelo, desejando-vos que cresçais sempre mais no amor e na adoração da Eucaristia, para que este sacramento possa continuar a plasmar as vossas comunidades na caridade e na comunhão, segundo o coração do Pai. De bom grado vos abençoo a vós e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس I teraz usłyszymy język arabski, pozdrowienie pielgrzymów języka arabskiego dla Ojca Świętego i potem usłyszymy, jak w poprzednich językach, właśnie streszczenie katechezy Ojca Świętego w języku arabskim. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء نبدأ اليوم سلسلة تعاليم جديدة ستوجه النظر إلى قلب الكنيسة أي إلى الإفخارستية سأجيب فيها على بعض الأسئلة المهمة حول الإفخارستية والقداس لكي نكتشف مجددا كيف تسطع محبة الله من خلال سر الإيمان هذا لقد حركت المجمع الفاتيكاني الثاني الرغبة بأن يقود المسيحيين لفهم عظمة الإيمان وجمال اللقاء بالمسيح لذلك كان من الضروري أولا أن يحقق تجددا ملائما في الليتورجية لأن الكنيسة تعيش على الدوام منها وتتجدد بفضلها وبالتالي سلط أباء المجمع الضوء على موضوع جوهري وهو التنشئة الليتورجية للمؤمنين والضرورية لتجدد حقيقي وهذا هو أيضا هدف سلسلة التعاليم التي نبدأها اليوم النمو في معرفة العطية الكبيرة التي منحنا الله إياها في الإفخارستية الإفخارستية هي حدث رائع يحضر من خلاله يسوع المسيح الذي هو حياتنا والمشاركة في القداس هي أن نعيش مرة أخرى آلام الرب وموته الخلاصي لذلك من الأهمية بمكان أن نعود إلى الأساسات ونعيد اكتشاف ما هو جوهري من خلال ما نلمسه ونراه في الاحتفال بالأسرار إن طلب القديس توما الرسول بأن يرى ويلمس آثار المسامير في جسد يسوع هو الرغبة نوعا ما بلمس الله لكي نؤمن به وهو ما نحتاج إليه جميعا أن نراه ونلمسه لكي نعرفه وبالتالي تأتي الأسرار للقاء هذه الحاجة البشرية أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أريد من خلال هذا التعليم أن أكتشف معكم مجددا الجمال الذي يختبئ في الاحتفال الإفخارستي والذي بعد كشفه يعطي معنى كاملا لحياة كل فرد منا لترافقنا العذراء مريم في هذه المرحلة الجديدة Kieruję serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów języka arabskiego, szczególnie tych przybyłych z Bliskiego Wschodu. Drodzy bracia i siostry, Eucharystia jest samym Jezusem, który się daje nam całkowicie. Spożywać Go i mieszkać w Nim poprzez komunię eucharystyczną przekształca nasze życie w dar Bogu i braciom. Wejdźmy w ten dynamizm miłości i w ten sposób zostaniemy za przykładem Jezusa osobami pełnymi pokoju, przebaczenia i pojednania. Niech Pan Wam błogosławi. Streszczenie teraz, tłumaczenie teraz tego pozdrowienia na język arabski. الإفخارستية هي يسوع نفسه الذي يهب ذاته لنا بكاملها. إن تغذينا منه وثبتنا فيه بواسطة المناولة الإفخارستية يجعل من حياتنا عطية لله والإخوة. لندخل في ديناميكية الحب هذه وسنصبح على مثال يسوع
أشخاص سلام ومغفرة ومصالحة ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, dzieci, młodzież, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, zaczynamy dzisiaj nową serię katechez na temat Eucharystii. Jest ona tajemnicą wiary, która ma dla nas fundamentalne znaczenie. W czasach prześladowań za cesarza Dioklecjana chrześcijanie wyznawali: bez niedzieli nie możemy żyć. Nasze życie zamarłoby, gdybyśmy nie sprawowali mszy świętej. Świadectwo ich i wielu innych, którzy na przestrzeni dziejów bronili Eucharystii, domaga się odpowiedzi na pytanie, co oznacza dla każdego z nas udział w ofierze mszy świętej, przystępowanie do Komunii Świętej. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na to i inne pytania dotyczące Eucharystii, by przypomnieć jej wartość i znaczenie dla naszego życia. Sobór Watykański II postulował potrzebę pogłębiania formacji liturgicznej wiernych, niezbędnej do prawdziwej odnowy. Niech to będzie również celem naszych katechez. Eucharystia jest cudownym wydarzeniem, poprzez które zostajemy włączeni w zbawczą mękę i śmierć Chrystusa, który uobecnia się na ołtarzu, aby ofiarować się Ojcu dla zbawienia świata. Przypomnijmy sobie znaczenie znaku krzyża, jaki czynimy na początku mszy świętej, aktu pokuty, czytań mszalnych, wezwań kapłana, modlitw mszalnych. Odkryjmy istotę celebracji eucharystycznej, która nadaje sens naszemu życiu. Niech w tych rozważaniach towarzyszy nam wstawiennictwo Matki Bożej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i Polacchi. Domenica prossima, per iniziativa della Conferenza Episcopale Polacca e dell'Associazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, celebrerete la nona giornata di solidarietà con la Chiesa perseguitata, sostenendo spiritualmente e materialmente i fratelli e le sorelle del Medio Oriente. Grazie di questo. Le vostre preghiere e le vostre offerte siano un aiuto concreto e un segno del legame con tutti i sofferenti del mondo nel nome di Cristo. A voi qui presente e a vostri familiari, in modo particolare alla redazione e agli ascoltatori di Radio Katowice, nel novantesimo della propria attività, di cuore imparto la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W najbliższą niedzielę z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie już po raz 9 będziecie obchodzili w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, wspierając duchowo i materialnie braci i siostry na Bliskim Wschodzie.
Bardzo dziękuję za to. Niech wasze modlitwy i ofiary będą dla nich konkretną pomocą i znakiem łączności ze wszystkimi, którzy cierpią dla imienia Chrystusa na całym świecie. Wam tu obecnym i waszym bliskim, szczególnie redakcji i słuchaczom Radia Katowice, które obchodzi w tym roku 90-lecie swego istnienia, serca błogosławię. Beatissimo padre. Teraz będzie pozdrowienie pielgrzymów języka włoskiego. I pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova nel retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto. Kieruję serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów języka włoskiego. Jestem szczęśliwy móc przyjąć uczestników kongresów międzynarodowych oblatów benedyktyńskich i szkół karmelitańskich. Również braci szkół chrześcijańskich z okazji ich kursu formacji oraz misjonarzy werbistów z okazji ich kursu odnowy duchowej. Każdemu życzę, aby to spotkanie ożywiło jedność z posługą uniwersalną następcy świętego Piotra. Pozdrawiam parafię, szczególnie parafię Świętego Serca Jezusowego w Andrii i świętego Michała z Minervino Murge. Stowarzyszenie z Pianezzy, grupę modlitewną Pro Fatima z Lourdes, Afragola, wspólnotę terapeutyczną Fanelli di Castellamare di Stabia i grupę robotników najemnych. W końcu pozdrawiam młodzież, chorych, osoby chore i nowożeńców. Dzisiejsze wspomnienie świętych męczenników, których relikwie są przechowywane w Bazylice Świętego Piotra, niech pomnoży w was, drodzy młodzi, uwagę na świadectwo chrześcijańskie, również w tych sytuacjach trudnych. Niech wam pomoże, drodzy chorzy, aby ofiarować wasze cierpienia, aby wspierając tylu chrześcijan prześladowanych. Niech was, drodzy nowożeńcy, niech wam doda odwagi, aby ufać w Bożą pomoc, a nie tylko w wasze własne zdolności i talenty. Modlimy się, omawiając Ojcze Nasz w języku łacińskim. Et ne nos inducas in tentation.
Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Rozwijają się oklaski zebranych pielgrzymów tutaj na placu Świętego Piotra. Jest to już takie końcowe momenty tej audiencji dzisiejszej. Oczywiście okrzyki, niech żyje papież. Ojciec Święty żegna się z obecnymi tam bliżej stojącymi przy nim biskupami, kardynałami. I za chwilę oddali się z placu Świętego Piotra. Drodzy Państwo, kończymy naszą transmisję z audiencji środowej generalnej Ojca Świętego Franciszka. Dziękuję bardzo za uwagę i serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Kłania się ojciec Witold Hetner.